Kurwa serce. Dobra, pozycja startowa, strzelec gotów. Tak jest. Po sygnale lecisz. Tu pękać. Idą po pierwsza pięć. Co to jest? Ujebała cię? Jest tu szerszeń! Kurwa. Przerwij. Dobra, zwijamy się stąd. Kurwa, szerszenie! Się wesoły były zawody. No nikt się nie spodziewał, że taka akcja będzie. Gdzieś tam jakiś się tam pojawił szerszeń na początku czy coś. Nie wiem, jak to na kamerze będzie widać. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co tam kamera nagrała akurat. Ale w trakcie strzelania z karabinu miałem taką akcję. W ogóle nie wiem, stwierdziłem pierwszy raz, kurdur, wystartuję sobie pierwszy. Akurat przyjechałem, szybko wyciągnąłem broń, szybko się załadowałem. Okej, wystartuję sobie jako pierwszy. Dobra. Adam pyta, kto? Mówię, lecę jako pierwszy. Okej. Zapomniałem rozłożyć kolby w strzelbie, w karabinie. Ja ogólnie strzelam z całkowicie otwartej. Tam jest chyba 5 czy 6 pozycji i ja mam najbardziej otwartą. Ja mam dosyć długie ramiona, no duży jestem ogólnie. Więc zapomniałem rozłożyć, co skutkowało tym, że dostałem delikatnie w łeb, wbrew, delikatnie bardzo, dostałem acogiem dwa razy. I skapnąłem się, co jest, mówię, Boże, kolby nie zrobiłem. Dobra, szkoda czasu, wiecie, walimy dalej. Trigger, tak mi się bardzo spodobały te zawody, to no, mega mi się podoba, naprawdę mega, mega, mega fajne to jest. Ładownice wydrukowane, ładownice do strzelby pięknie zapakowane, 16 sztuk, wszystko super. No i co, lecimy dalej, pierw było 5 strzałów tam do żołnierza. Źle byłem całkowicie, nie mogłem się złożyć coś do tego, tam słabo akurat mi poszło. Później leciałem dublety, to wszystkie dobrze strzelałem. I już przy pierwszej wymianie magazynka, z tego co pamiętam, już coś widziałem, że coś zaczyna latać. Między nami, widzieliście pewnie, była taka zasłona i w tej zasłonie były gniazda szerszeni. Ja w pewnym momencie chyba przy wymianie magazynka zerknąłem na górę, nie wiem, czy to będzie widać, nie wiem, jak kamerę miałem, i tam była chmara, a to w zasadzie chyba rój. Rój tych, jak to się okazało, szerszeni później. Ja byłem przekonany, że to są osy. I mówię, osy, no dobra, no niby tam jestem kuś uczulony, ale walić to, zawody, trigon, strzelamy, nie płaczemy. No i po chwili poczułem takie, przeładowałem magazynek, już tam do ostatniej tarczy, do dwóch ostatnich tarcz zacząłem strzelać. No i moi drodzy, w pewnym momencie czuję takie mocne ukucie, pieczenie w głowie, z tyłu głowy. Mówię, co jest grane? Pierwsza myśl, albo pszczoła mi urządziła, albo jakaś łuska się odbiła od Adama i gorąca mi oparzyła, ale to tak dosyć mocno. Po chwili czuję to na ręce, drugi taki ból. Ja mówię, co jest grane? Druga łuska na lewej ręce, jeszcze to niemożliwe za bardzo. Patrzę na rękę, a tam trzeci szerszeń wali mnie w... Tutaj wcześniej było w przedramieniu, bo później patrzę następny na bicepsie. Odchyliłem koszulkę, żeby mnie już nie uwalił, bo tu już nie chodziło o to, że się boję bólu czy coś, tylko wiem, że mam gdzieś z tyłu głowy, że jestem uczulony na to dziadostwo. Więc troszeczkę bałem się konsekwencji, żeby nie było. Na szczęście był medyk. No i moi drodzy, co dalej się wydarzyło? Dalej to Adama też właśnie ugryzło to w głowę. Szerszeń, no i co? Był taki full back off. Mimo wszystko, wiadomo, że uciekaliśmy już, ale mimo wszystko gdzieś tam zachowałem jakieś podstawowe BHP, co było mi w zasadzie też miło, bo jeden z kolegów stwierdził, że szacun za to, że
mimo takiej sytuacji, ja biegłem jeszcze z karabinem skierowanym w kulochwyt. Co prawda karabin był, nie rozładowałem go, czyli nie mogłem wypiąć magazynek, przeładować, żeby wyrzucić z komory nabój. Biegłem z w pełni załadowaną bronią tak naprawdę, ale co zrobiłem, to cały czas była w kulochwycie i nawet jak ją odłożyłem na ławkę, nadal w nikogo nie nacelowałem tą bronią, broń była cały czas w kulochwycie. To jest takie dosyć ważne, bo no, nie wiem, jakby ktoś inny zareagował. Znaczy nie mówię, że ktoś inny by inaczej zareagował, ale teoretycznie wyobrażam sobie sytuację, że ktoś może biec, uciekać w stronę widzów, powiedzmy, z tym karabinem, bo i tak to jest, wiecie, ewakuacja. Niech gdzieś uszczeli jakiś szerszej, on w tym momencie niech naciśnie na spust niechcący i tragedia mogłaby być. Raczej mało prawdopodobne, bo ci, co strzelają, raczej nie mają takiego druku, chociażby, żeby palec na spuście mieć. No ale też teoretycznie osoby bez licencji, bez patentów, bez zezwoleń mogą przyjść na zawody, tak? Tak mi się wydaje. Więc warto mieć z tyłu głowy zawsze to BHP, które jest Wam tłuczone od pierwszego przyjścia na strzelnicy, czyli broń skierowana właśnie w kulę ochwyt, palec poza spustem i to jest tak, moi drodzy, wpajane, tak gdzieś tam w tył głowy cały czas, takie pierdzielenie, ale moi drodzy, przez to takie właśnie pierdzielenie macie już takie odruchy, że nawet jak widzicie, cofacie się, czyli myślicie o bardziej innych rzeczach, jak GoPro rzuciłem i tak dalej, nie myślałem o tym, ale mimo wszystko gdzieś już jest wyuczone to, że broń jest w kulochwyt skierowana i no i nie robimy jakichś głupich ruchów też, tak? Ogólnie co, przyszedł medyk, coś tam węflon i tak dalej, bardzo w porządku w ogóle człowiek też, teraz tak cały czas dotykam, w ogóle strasznie, ale to strasznie w łbie mnie boli. Jakiejś dużego uczulenia chyba nie dostałem, bo tak naprawdę co, mam, chociaż z drugiej strony jak pytałem Adama, bo Adam też w głowę zaliczył strzał, to on mówi, jego po prostu głowa boli. Ja na przykład tutaj czuję całe odrętwiałe, mniej więcej taki obszar czuję, że praktycznie nie mam czucia w tym miejscu. Sam środek zarąbiście boli, ale tak naprawdę zarąbiście boli. Natomiast ból bardzo mi promieniuje, cały ból, i czuję tak jakby znieczulenie razem z bólem po ramieniu, aż mi idzie gdzieś mniej więcej do połowy ręki, takie cała szyja, kark z tyłu. Ręka jak ręka, ręka to tam... No piecze, ręka to tam piecze, ale na tej głowie to tak naprawdę fest. Być może na głowie mnie może dwa razy trachnął, czy coś obok siebie, nie wiem, bo ciężko powiedzieć mi. Ale naprawdę, no, się czuję dosyć tak... No tak sobie. Ogólnie też kwestia tego prawdopodobnie, że półtorej godziny w nocy, nie, przepraszam, może troszeczkę więcej, no ale praktycznie nie spałem w nocy. Rano byłem na giełdzie, później z giełdy wróciłem do domu szybciutko na zawody, żeby zdążyć. No i też śniadania praktycznie nie zjadłem, znaczy no praktycznie nie zjadłem śniadania, bo jakoś nie zdążyłem. To może to wszystko też są takie składowe tego, że się ciągle czuję. Aczkolwiek uważam, że przygoda była fajna. One zaczęły latać po piesze, prawdopodobnie tam powiedział, to chyba Grzesiu powiedział, że prawdopodobnie kwestią jest dźwięk, który je też irytuje. Znaczy, no na pewno ich bardzo irytuje dźwięk. Szczególnie, że jeszcze strzelałem z kompensatora, który zwiększa Wam jakby to, kompensuje Wam tak, że macie w mniejszych obszarach ten dźwięk. No i kompensator strasznie na boki tak i do tyłu delikatnie cofa ten odrzut, te prochy, prochy, widzicie jak ja bredzę. Gazy po prostu walą mocno bardzo na boki. I to nawet jak człowiek stoi obok, to nogawka potrafi polatać. Naprawdę daje fest. Fest jest taki fizyczny ciśnienie podmuch. Zresztą uszkodził mi kamerę taki podmuch. DJI Osmo Pocket. Więc wyobraźcie sobie, że nade mną był rój takich właśnie szerszeni i ja ich cały czas traktowałem. Wypakowałem chyba 6 naboi z trzeciego magazynka, miałem 3 magazynki po 10 nabojów. Także ponad 20 nabojów, około 20, bo tam jeden cel było z dalej. 20 nabojów, oni dostali taką dosyć, takie dublety strzelane, więc dosyć szybkie. No to te szerszenie to oberwały. No mogły się zirytować. Tym obolały. Powiem Wam, że naprawdę to na głowie, ten cały kark, jak ruszam głową jakkolwiek, włosy, no czuję zarąbisty ból, takie pieczenie. Trochę, i właśnie też ciekawostka, na przykład Adam mówi, że on tylko tam ma jakieś delikatnie czerwone, boli go oczywiście, ale ma tam jakieś ugryzienie. Ja natomiast mam tam taką gulę mi się zrobiła. Także widać, że jakaś tam reakcja alergiczna występuje. Ja wiem, że największą alergię mam na te całe, nie bąki, bo to się potocznie mówi bąki, to są czmiele. Nie, wróć. Ludzie często na czmiele mówią bąki, a tak naprawdę czmiel to jest czmiel, a bąk to jest końska mucha tak zwana. O, na to mam zarąbiste uczulenie. O Jezus, to wiem. A na osy różnie.
Właśnie na osy, jeżeli o to chodzi, różnie reaguje. Na szerszenie, ma, nie wiem, podobny prawdopodobnie składowo jak do osy, tylko że go troszeczkę więcej chyba ma. No i to żądło ma też większe. Wiecie, jak rozróżnić pszczołę, osę i... Ale ładny kocur, zobaczcie. Taki ryżo-biały, bardzo ładny kocur. Tak ogólnie to nagrywam tego vloga, bo jak jadę i skupiam się tylko na drodze, to za bardzo skupiam się na tym, że mnie łeb boli i po prostu sobie troszeczkę pomarudzę i taki vlog z tego wyjdzie. Także pamiętajcie, pszczoły, zresztą wiecie, że hoduję pszczoły, murarki, żądło uwstecznione, bardzo miłe zwierzęta, nigdy nie miałem żadnej przygody z pszczołą. Nawet jak czasami gdzieś tam latają koło jedzenia, koło czegoś, normalnie biorę je delikatnie na ręce, coś nie ściskam, nie psuję, nigdy nie zdarzyło się, żeby pszczoła mnie urządliła. Osa, teoretycznie, jeżeli nic jej nie zrobicie, teoretycznie, no też mnie chyba nie ugryzła. Ostatnio w szyję mnie udziabała, tydzień temu na strzelnicy, ale coś mi się działo, chciałem to zabić, myślałem, że to jakiś komar czy coś i to była osa i to mnie dziabło, no i tam miałem jakąś troszeczkę, tam jakiś, coś tam się już działo. Natomiast szerszeń, moi drodzy, to jest taka wyjebista pszczoła na sterydach. To jest szerszeń. Także było wesoło. Lecę, moi drodzy, przede mną jeszcze godzina praktycznie drogi. No nie, 47 minut. I nie mogę się doczekać kolejnych zawodów. I jeszcze, moi drodzy, taka aktualizacja na drugi dzień, powiem wam, jak się czuję. Dużo mi bardzo pomógł sen. Po prostu położyłem się na 2 czy 3 godziny i sen mi dużo pomógł, jeżeli chodzi o ból głowy. To, co rozmawiałem z Adamem, to Adam też mówi, że później miał taki, tak na ucho mu troszeczkę ten ból przeszedł, taki dziwny był. Troszeczkę się dowiedziałem na temat ugryzień szerszeni i osak. Znaczy tak w sekundę przeczytałem tam jakieś podstawy, że szerszeń żądła nie, no to wiadomo, że szerszeń żądła nie zostawia, ale że tam jest jeszcze troszeczkę inny skład od os i że faktycznie może być troszeczkę niebezpieczniejszy. Jeżeli ktoś ma właśnie jakieś alergie uszczelniowe, no ja troszeczkę mam, także, ale i tak skończyło się, myślę, że bardzo fajnie. Po nocy zaczęła mi ręka po prostu strasznie swędzić i już mi tak napuchła bardziej, już mam taki dodatkowy mięsień, tego nie będzie może widać nawet w tym świetle, ale jest irytujące, bo swędzi, znaczy nie narzekam absolutnie, bo nie jest to jakieś tam coś, tylko po prostu stwierdzam fakt jako taką może ciekawostkę i w momencie, jak zacząłem mieć takie swędzenie, czyli zacząłem czuć te bóle, bo ta ręka mnie wcześniej i głowa bolała i teraz ten ból, na przykład głowa, to czuję, jakbym miał siniaka i napuchnięte, mam takiego guza jakby napuchniętego, takiego, no taka gdzieś kulka jest, nie jest jakaś duża, ale głowa akurat mnie nie swędzi, tam nic nie czuję, ale ręka mnie zaczęła swędzić i w tym momencie zauważyłem, że tam gdzie, bo ogólnie zapomniałem wam powiedzieć, jak ja biegłem z karabinem, to niosłem karabin w stronę kulochwytu w jednej ręce, w lewej ręce i w lewą rękę miałem odciągnięty tak o rękaw i biegłem, bo miałem szerszenia, który się wbijał we mnie i on też mnie dziabnął, ale bardzo lekko, bardzo mało chyba wpuścił swoje toksyny, bo no teraz dopiero przy tym etapie swędzenia poczułem, że tam też mam taką gulę, też mi to narosło, ale dużo, dużo mniejsze, także 3 strzały zaliczyłem. Ot taka moja, moi drodzy, ciekawostka. Także krótki vlog zmontowany dosłownie na kolanie, ale staram się, żeby te vlogi były na tym kanale, bo już ich dawno nie było. Hejka.